cześć, z tej strony Mateusz. Przedwczoraj Apple zaprezentowało nam nowe iPhony, iPhone'a 10 oraz iPhone'a 8 i powiem wam, że od tamtego czasu dostałem naprawdę od was sporo wiadomości i sporo pytań, nawet na niektóre starałem się odpowiadać, ale naprawdę ilość ich przekroczyła po prostu moje możliwości, dlatego postanowiłem nagrać ten film, w którym wam po prostu powiem, gdzie najlepiej jest kupić te iPhony, kiedy jest je najlepiej kupić, no i w jakich one po prostu są cenach, bo już Apple je ogłosiło. Także jeśli myślicie nad zakupem iPhone'a 8, na przykład jutro, albo iPhone'a 10 w trochę dalszej przyszłości, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Na wstępie gorąco chciałbym was zachęcić do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnego nowego filmu, także tych z udziałem właśnie iPhone'a 8 oraz iPhone'a 10. Przechodząc jednak do meritum, jutro to jest 15 września, w pewnej grupie krajów, niestety nie ma w nich Polski, startują preordery na iPhone'a 8 oraz iPhone'a 8 Plus. I sprawa ma się tak, że jeśli chcecie odebrać ten telefon, dostać go 22 września, czyli za tydzień, w dniu światowej premiery, to tak naprawdę ten preorder prawdopodobnie będzie jutro wymagany, konieczny do tego, aby po prostu załapać na te telefony. Możecie ten iPhone zamawiać między innymi w Stanach Zjednoczonych, bądź jeśli chodzi o Europę, bliżej nas, to w Niemczech. Dlaczego w Niemczech? Bo w zasadzie najbliżej Polski są dwa Apple Store w Berlinie oraz w Dreźnie i tam prawdopodobnie te iPhony będą dostępne, jeśli sobie właśnie zamówicie z odbiorem w tamtych sklepach. A jeśli chodzi o ceny tego telefonu, to dla przykładu w Stanach Zjednoczonych będziemy musieli zapłacić za niego $700 i 800 odpowiednio za wersję 8 i 8 Plus. Natomiast w Polsce odpowiednio 3479 zł oraz 3979 zł. I oczywiście tutaj mówimy o wersjach podstawowych, to jest 64 GB pamięci. No ale właśnie, poruszyłem wątek Polski, a jak tak naprawdę jest z premierą w naszym kraju? Apple tutaj podało na stronie, że premiera w naszym kraju bez preorderów odbędzie się 29 września i tak naprawdę na podstawie wiedzy, którą udało mi się nabyć i którą posiadam z lat poprzednich, wydaje mi się, że w tym dniu będziecie mogli tak naprawdę iść do jakiegoś sklepu w Polsce i powinniście tego iPhone'a dostać. To jest oczywiście czysto teoretycznie, bo pewnie jakieś rezerwacje mogą się pojawić, ale generalnie chociaż fajne jest to, że nie będziemy musieli czekać, nie wiem, miesiąc, kilka tygodni, tak jak to miało miejsce w niektórych latach poprzednich. Także jeśli chodzi o samą premierę i cenę iPhone'a 8, iPhone'a 8 Plus, to powiem wam, że jeśli nie zależy wam być pierwszym człowiekiem na świecie, który otrzyma tego iPhone'a, chociaż to i tak będzie chyba niemożliwe, bo trzeba by być wtedy w Australii, to ja bym się osobiście wstrzymał z robieniem preorderu na ten telefon i jechanie specjalnie do niego, do innego kraju, żeby sobie odebrać, bo tu jest ważna wiadomość, o którą też często pytacie. Nie ma tak naprawdę możliwości, że wy sobie zamówicie ten telefon z Polski na niemieckiej stronie i będziecie liczyć na to, że oni go wam wyślą tutaj. Nie ma takiej opcji. Tam, gdzie zamawiacie w danym kraju, tam jest wysyłka tak naprawdę realizowana na terenie tego kraju. No a jeśli chodzi o ten bardziej chyba pożądany telefon, jakim jest iPhone 10, iPhone X, to tutaj wygląda sprawa tak, że Apple jasno powiedziało, że teraz jakby nikomu nie sprzedają tych telefonów, to znaczy w żadnym kraju na świecie one się nie pojawią. Pojawią się one w preorderze 27 października, natomiast tydzień później pojawią one się w sklepach. I co ciekawe, na konferencji, z tego co pamiętam, nie padło ani jedno słowo o grupie jakichś krajów, które będą po prostu miały przywilej dostania tych telefonów jako pierwsze. To znaczy, że czysto teoretycznie możemy liczyć, że Polska znajduje się jakby w tym pierwszym koszyku, w pierwszym worku, do którego tak naprawdę zostaną przeznaczone jakieś te modele telefonu. Oczywiście patrząc realistycznie nie dostaniemy jakiejś ogromnej ilości tych telefonów, to znaczy, że i tak będzie się trzeba mocno spieszyć z tym preorderem, aby móc tydzień później tak naprawdę ustawić się w kolejce po odbiór tego telefonu albo czekać na kuriera z zamówieniem od Apple. A jeśli chodzi o ceny tego modelu, to za wersję 64 GB zapłacimy 4979 zł, natomiast za 256 GB przyjdzie nam już zapłacić 5729 zł. I jest drogo, bardzo drogo, tego się nie da oczywiście ukryć, chociaż w plotkach przewijała się już ta cena, to jednak wszyscy liczyliśmy na to, że będzie ona niższa. Co ciekawe, z takiej analizy, którą sobie prywatnie przeprowadziłem i policzyłem po prostu, ile by w Stanach kosztował ten iPhone, to nijak nie wychodzi te 5000. Tam mamy kwotę $1000 bez jednego w zasadzie. Liczymy to po kursie powiedzmy 3-6, taki jak jest obecnie. Apple oczywiście mogło sobie go zawyżyć. Dodajemy odpowiednie rzeczy typu podatki i powiem wam szczerze, że z żadnych z tych moich wyliczeń nie wynika cena 5000. Nie wiem, z czego to kompletnie wynika, że Apple nam podnosi tą cenę, że dodaje jakąś dziwną marżę. Jeden z moich znajomych powiedział, że być może Apple nas myli po prostu z Katarem ze względu na flagi. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wszystkim to już wszystko rozjaśniłem. Dodałem jakieś swoje także wskazówki, jeśli chodzi o ten zakup. Tak jak mówię, na waszym miejscu raczej w tym roku nie pchałbym się gdzieś do Niemiec, do Anglii po odbiór tego telefonu zaraz w dniu światowej premiery, bo po prostu to raczej nie ma sensu, lepiej sobie poczekać i na spokojnie kupić w naszym kraju. No chyba, że jesteście na przykład w Stanach Zjednoczonych, to faktycznie tam się mega, mega opłaca kupić właśnie takiego iPhone'a i sobie go przywieźć ze względu po prostu na cenę, a raczej jej niską cenę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod nim. Ode mnie to na tyle. Do zobaczenia. Cześć!